Chciałbym podsumować nasze rozważania na temat zasady zachowania energii mechanicznej. Zmniejszę się, żeby nie przeszkadzać i może się przesunę w związku z tym tutaj. O tak. No więc poznaliśmy kilka rodzajów energii. Pamiętacie, energia to jest potencjał do wykonania pracy. Pierwszą taką, taki rodzaj energii to była energia kinetyczna. Stwierdziliśmy, że jeżeli siła, stała siła działa przez jakąś drogę S na masę M, no to masa M przyspiesza, ta siła powoduje, że na końcu drogi ta masa ma prędkość V końcowe i praca wykonana przez tą siłę jest, równa 1 druga m razy v końcowe do kwadratu. No i potem rzeczywiście, dopóki się ta porusza, ta masa, to ma potencjał do wykonywania pracy, jeśli porusza się bez tarcia i potem po pewnym czasie, to jej szybkość się nie zmienia, po pewnym czasie trafi na gwóźdź, to może wbić ten gwóźdź, wykonać pracę, no znowu tylko taką, jaką miała energię. Potem prowadziliśmy jeszcze różne rozważania, no i doszliśmy także do tego, że nie trzeba zawsze zaczynać od nieruchomej masy. Zawsze prawdziwe jest takie równanie, że praca wykonana nad ciałem o masie M zmienia jego energię kinetyczną, tak? Jest równa zmianie energii kinetycznej. Końcowa energia minus początkowa, no i stąd też ta obserwacja pomogła nam wprowadzić pojęcie energii potencjalnej. Wprowadzić pojęcie energii potencjalnej, to znaczy energii związanej z położeniem ciała w polu grawitacyjnym, no bo w polu grawitacyjnym ciała spadają ze stałym przyspieszeniem. W pobliżu Ziemi można założyć, że działa na nie stała siła grawitacji. No a zatem ona zmienia energię kinetyczną. A można powiedzieć w związku z tym, że jeżeli ciało znajduje się na jakiejś wysokości H, no to ma energię potencjalną. No i policzyliśmy z równań, ile ta energia potencjalna wynosi, no bo siłę znamy, drogę znamy, wiemy, że energia kinetyczna tutaj na dole, przy powierzchni Ziemi, to jest praca tej siły, czyli mg razy wysokość, a zatem tu na górze, na wysokości h, to ciało ma energię potencjalną równą mgh, kolejny rodzaj energii mechanicznej. No i potem poznaliśmy jeszcze jeden jakby rodzaj energii, energię sprężystości. Sprężyna ma to do siebie, że ściśnięta, można powiedzieć, magazynuje energię, ponieważ jeśli się rozpręży, to może nadać prędkość, może nadać szybkość ciału, a zatem jemu energię kinetyczną. I znowu na tej starej zasadzie, że utożsamiamy zmianę energii kinetycznej z energią sprężyny, z pracą sprężyny, a tę pracę sprężyny z potencjałem do wykonania pracy, czyli z energią sprężyny. No i akurat jeśli chodzi o sprężynę, to sprężyny to one odgrywają w fizyce bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę, są modelem bardzo wielu oddziaływań w pewnych szczególnych warunkach. Przyszedł moment podsumowania, tak? To znaczy, jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy układ izolowany, to znaczy taki, który owszem znajduje się w polu grawitacyjnym, bo energię w polu grawitacyjnym dołączyliśmy do różnych rodzajów energii mechanicznej, ale poza tym nic tutaj nie ma wpływu na działanie tego układu i ten układ może się składać z różnych mas, to całkowita energia kinetyczna, potencjalna i sprężystości w tym układzie się zachowuje. Tak, no, ta masa M może spaść w dół i uderzyć w to wahadełko, w tą masę M2, to wahadełko zacznie się wahać, coś stanie się z tą sprężyną. Cokolwiek by się nie działo, suma energii jest mechanicznych, czyli całkowita energia mechaniczna jest zawsze zero. Przepraszam, jest zawsze stała, oczywiście nie zawsze zero, i zmiana jest zawsze równa zero. No i oczywiście znowu może się zmienić,
jeżeli energia układu, jeżeli układ nie jest izolowany, tak? To znaczy, jeżeli ja wezmę tą łapę tutaj i zacznę tą łapą szarpać za sprężynę, no to oczywiście wykonuję pracę nad układem, tak? Wykonuję pracę nad sprężyną, albo jeżeli wezmę i rozbujam to wahadło, tak? To wykonuję pracę i energia mechaniczna, całkowita energia mechaniczna tego układu, owszem, zmieni się o tyle, o jaką pracę nad tym układem wykonałem.